Spotkanie odbyło się na murawie boiska szkolnego zespołu szkół zawodowych i ogólnokształcących w Lubinie i nie należało do najłatwiejszych. Do przerwy obu drużynom udało się zdobyć po jednej bramce. Był to mecz o ważne miejsce w tabeli. Komorniki w chwili obecnej zajmują czwartą pozycję, nie, i walka jest, jeżeli oni o trzecią, my walczymy o drugą. Jeżeli wygramy ten mecz, a Łagoszowia wygra swój mecz, jesteśmy wtedy, kończymy na wiceliderze te rozgrywki. Niestety, Łagoszowia zawiodła oczekiwania i przegrała swoje spotkanie z błyskiem Studzionki. Tym samym Górnik Lubin, choć zdobył zasłużone 3 punkty, znalazł się na 4. miejscu w tabeli. Jak mówi opiekun Górnika Lubin Arkadiusz Żarczyński, klasa B rządzi się swoimi prawami. I każde spotkanie wymaga od piłkarzy przede wszystkim poświęcenia i ciężkiej pracy. To jest klasa, gdzie się walczy. Kto walczy, kto biega, kto myśli, ten wygrywa mecz. Zaplikowałem chłopakom 2 słowa i mam nadzieję, że dotrze to do nich i będziemy więcej biegać i więcej walczyć. Zdaniem prezesa Górnika Lubin Piotra Marczuka drużyna jest już tak dobrze ułożona, że ma szansę na awans, utrzymanie w klasie A, a nawet walkę o okręgówkę. Teraz będziemy mieli 3 tygodnie przerwy, bo chcemy wystartować w Pucharze Polski. Będziemy zgłaszać drużynę do Pucharu Polski, nie? I praktycznie od sierpnia zaczynamy już pełne przygotowania do sezonu jesiennego. Kto wie, może już wkrótce na szczeblu OZPN Okręgu Legnickiego zobaczymy sukcesy Górnika Lubin. Jeśli udałoby się zająć 1. miejsce, równałoby się to z wyjściem na Pułap Dolnośląski.